film na temat śrutu wykonanego z ołowiu do wiatrówki. W moim przypadku 4,5 mm. Śrut o nazwie Magnum oraz taka nazwa Ozof. Ozotej. I co można powiedzieć o tym śrucie? Mianowicie, tak jak czytałem o nim wiele opinii innych użytkowników wiatrówek, pisze to, że mimo tego, że ten śrut jest jednym z najtańszych, bo faktycznie jest jednym z najtańszych, a mianowicie za około 1000 sztuk tego śrutu dawałem jakoś 20 zł, więc cena naprawdę taka dosyć mocno przystępna. Co oni, ci osoby, co korzystają, oraz ja także potwierdzam, dużo z tych śrutów, śrutowin, i tak nie mogę jak obrócić, jest troszkę jakby uszkodzona w swoim płaszczu. Po prostu płaszcz w tym przypadku nie jest, jest trochę wygięty. Ja go sam wygiąłem teraz ręką, ale mniej więcej wygląda, nie wiem czy widać, tak jak tutaj, po prostu jest spłaszczony, przez co jak załadujecie go do lufy, powstaną bardzo duże tarcia. Jeżeli wasza lufa jest gwintowana, to te gwintowanie lufy może być troszkę uszkodzone przez takie coś. Oczywiście ten śrut to można tak w palcu, bo to jest wiadomo, ołów jest bardzo miękki, można go tam prostować, nawet czy po to kupujemy śrut, żeby go prostować palcami, raczej nie. Generalnie na około, tak mówię, moim zdaniem, jakby używałem, na około 25 poszczególnych śrutów jeden był jakby nie uszkodzony całkowicie, ale jednak lekkie miał spłaszczenia. Jednak to się nie zdarza we wszystkich paczkach. Ja około ich wystrzelałem 15 już takich paczek po 250 sztuk każda. I praktycznie w jednej paczce miałem co dziesiąty śrut troszeczkę jakby uszkodzony. Natomiast w pozostałych paczkach nawet na 250 sztuk nie trafiał się ani jeden uszkodzony, więc to pewnie zależy od tego, jak ten śrut był przewożony do tego sklepu, gdzie może sprzedawany, tam go rzucało, trzepało i może one się tam jakoś tam w środku wyginały lub po prostu jakaś seria była bardziej uszkodzona. Ale generalnie więcej niż jeden uszkodzony na 25 sztuk na pewno myślę, że się nie znajdzie, a nawet może, a jest tego duże prawdopodobieństwo, że znajdzie się jeden uszkodzony nawet na 100 sztuk. To nie jest dużo, tym bardziej, że śrut jest tani. Celność takiego śrutu, od razu mogę powiedzieć, że jest całkiem niezła, dlatego że jest on dosyć czubaty. Dzięki temu, że ma czubek, jego szybkość pędu wystrzałowego trzyma go w linii prostej przez pęd powietrza. Dlatego jest dosyć celny. Nośność tego śrutu jest także dosyć dobra, dlatego że poszczególny śrut waży dosyć sporo, dużo więcej niż ten śrut wybuchlający, czy ten super szybki teflonowy, z którego nic się praktycznie nie da ustrzelić. A więc generalnie śrut, moim zdaniem, podczas takiego strzelania do celu, nawet z większej odległości, tak jak w moim przypadku 50 około metrów, to jest naprawdę w porządku. Tym bardziej, że są tani i zachowuje się całkiem nieźle. Przebijalność. Przebijalność jest dobra, ale oczywiście na rzeczach miękkich. Natomiast jeżeli byście chcieli im strzelić, powiedzmy, w jakieś drzewo czy w jakiś metal, no to on się spłaszczy i będzie z niego proszek. To jest bardzo, bardzo miękkie, bardzo miękki ołów, przez co jego przebijalność ogranicza się do tego, że przebije coś, co jest dużo większe od niego samego. Moim zdaniem ocena względem jakości, czyli przypomnę, za 1000 sztuk, czyli 4 paczki po 250 sztuk, dałem około 20 zł i cena względem jakości od 1 do 10, to tak moim zdaniem bym dał mu około 7. I teraz takie opinie różne czytałem, że dużo osób znajdowało w nim uszkodzonych sporo śrutówek. No ja tutaj nie mogę się wypowiedzieć, no ja przynajmniej po około wystrzeleniu ponad 10 paczek tego typu, to praktycznie tylko w jednej miałem, co było sporo uszkodzonych śrutowin, natomiast z pozostałych nawet się ani jedna nie trafiła, więc trudno mi powiedzieć, jakie są realia i takie przeważająca ilość. Z mojej strony to tyle na temat tego śrutu. Jeżeli ktoś go używa, to zapraszam do niżej do napisania komentarzu, co o nim sądzicie. Z mojej strony na siódemkę ono absolutnie zasługuje. To tyle, dzięki za obejrzenie filmu. Cześć!